Zaprawdę powiadam ci, gdy będziesz ćwiczył, nie będziesz gruby. Witajcie, moja sporada. Czy to jest prawda, że tylko ćwiczeniami można być fit sylwetkę i czy ćwiczenia są naprawdę tak ważne? Dzisiaj będę mówił właśnie o tym. To co? Subskrypcje, czołóweczka i lecimy z tematem. Bang! Kochany człowieku, witacie wuja z porada na kanale Wujka Porady. Dobra, skończę z tym Mojżeszem. To jest mój strój do przebierania się. Zrobiła mi koleżanka, jest pełno fajnych napisów. Wstawię link do jej fanpage'a. Robi takie fajne, ciekawe rzeczy. Ale nie o tym. Dzisiaj projekt 40 kg w 2 miesiące, dzień 4. Dzisiaj byłem sobie pobiegać ze swoim kolegą. Też będzie wzrastała aktywność fizyczna z każdym dniem. I teraz właśnie dzisiaj chciałem nakręcić filmik o tym, czy rzeczywiście aktywność fizyczna jest tak bardzo ważna w zrzucaniu wagi. Moim zdaniem nie. Ważniejsze od tego jest, w jaki sposób się odżywiamy. Tam kiedyś przeczytałem, że 80% to dieta, czyli dobre jedzenie, nazwijmy to, a 20% to gdzieś tam ćwiczenia. Okej, ale nie do końca jest to też prawda. Wszystko jest nie takie proste, jak by się wydawało, bo ja uważam, że jeśli zaczynamy ćwiczyć, ruszać się, czy to będzie rower, czy to będzie pływanie, czy to będzie bieganie, cokolwiek, jakakolwiek, czy to chodzenie z kijami, czy jakakolwiek, czy to będą spacery, jakakolwiek aktywność fizyczna powoduje, że bardziej chce nam się żyć, doświadczać. Mamy większy kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, bo jednak nas coś boli. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem, ale rozumiem dokładnie, dlaczego ludzie to robią. Nie jestem zwolennikiem wychodzenia ze strefy komfortu, czyli przekraczania swoich granic i tak dalej. Rozumiem, bo jeśli ktoś, nie wiem, zawodowo trenuje jakiś sport i chce zdobywać jakieś tam laury, no to myślę, że chyba się inaczej nie da, jak przekraczasz te granice. Ja dzisiaj jestem bardziej, ja nie jestem zawodowcem, nie jestem jakimś sportowcem, jestem bardziej człowiekiem, który dzisiaj, jeśli biega, jeśli pływa, no to robi to dla swoich przyjemności. Oczywiście kiedyś powiedział, ej, wujasz, to ty pierdolisz, bo przecież wchodzisz do zimnej wody, to jest przekroczenie jakichś granic. Tak, tylko że ja robię takie rzeczy tylko dlatego, że chcę je robić, a nie, że muszę, bo nie wiem, przygotowuję się do jakiegoś projektu, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że jeśli zaczynamy robić coś z musu, to się robi po prostu ciężkie. Ale powracając do głównego wątku dzisiaj tej mojej gadanki, ale ptaszki pięknie śpiewają. No to aktywność fizyczna jest bardzo fajnym elementem i myślę, że taka całkiem stagnacja, że ciągłe siedzenie, bo wiecie, że ludzie, którzy są otyli, no to oni mają bardzo małą aktywność fizyczną, no bo jest po prostu na początku bardzo ciężko robić jakąkolwiek aktywność fizyczną, bo to wiadomo, jeśli ma się 40, 50, 60 czy 100 kg nadwagi, to jest cholernie ciężko przemieszczać się z punktu A do punktu B, więc o jakiej aktywności fizycznej mówiliśmy? Wszystko gdzieś tam powolutku. Ja zachęcam Was oczywiście do zdrowych nawyków żywieniowych, które powodują, że nie musicie w ogóle, nie wiem, dbać o, nie wiem, dietę, o przestrzegać tego, co jecie, bo macie zdrowe nawyki, tego po prostu nie musicie robić. A ta aktywność fizyczna, myślę, że jest fajna tylko wtedy, jak wynika z radości robienia czegoś. Zimno mi w nogi już, za długo tu siedzę na kamieniu. To co? Dzięki, że tu jesteście, dzięki za wszystkie subskrypcje i dobrej zabawy z Waszego życia Wam życzę, bo myślę, że o to właśnie w tym życiu chodzi, żeby dobrze się bawić i mieć dobrą przyjemność z tego, co nas otacza. Taka jest moja wizja dzisiaj świata. Cześć!